tvpodkarpacie.pl. Ponad dwa tygodnie temu do drużyny Ciarko PBS Bank KH Sanok dołączył skrzydłowy Washington Capitals Wojciech Wolski. W środę 31 października zawodnik poprowadził trening sanockich niedźwiadków. Bardzo lubię chodzić z młodzieżą na lód i spędzić ten czas z nimi naprawdę. Pamiętam, jak ja byłem młodszy, to zawsze kochałem być na lodzie i jak starsi chłopaki przyjeżdżali albo z NHL przyjeżdżali, to miałem taką motywację, żeby mocniej trenować. Dla młodych adeptów hokeja pojawienie się Wolskiego na treningu było niemałą frajdą. Można dostać autograf na kasku, na kiju. Jak był jak ja, no to wtedy chyba lepiej grał. Chciałbyś być kiedyś tak dobry jak Wojtek? No, nawet lepszy. Niedźwiadki zdają sobie jednak sprawę, że aby osiągnąć poziom sportowy, jaki prezentuje ich gość, należy dużo razy trenować i starać się dobrze trenować. Wojtek Wolski zaznacza, że jego umiejętności zawdzięcza w głównej mierze swojemu tacie. Zawsze mnie wierzył na treningi, na lód, na siłownię i teraz, jak wspomniałem się o tym czasie, naprawdę tak jestem szczęśliwy, że mój tata tak mocno pracował i że dawał mi tę szansę. Z obecności gracza NHL usatysfakcjonowany był również Tomasz Florczak. Myślę, że sama jego osoba i przyjście tutaj na trening jest bardzo takie mobilitujące i bardzo takie fajne, że on tu jest i sprawia to, że dzieci bardziej będą chciały trenować ten hokej, a może nawet i następni nowi hokeiści pojawią się tutaj na naszych treningach. Mimo wielu wyrzeczeń, z jakimi wiążą się treningi, naprawdę warto grać w hokeja. Hokej jest fajny i zdobywa się puchary i czasami się zarabia też tam kasę. tvpodkarpacie.pl